Kolejne pytanie, które bardzo, bardzo często się powtarzało, to jest: czy masz chłopaka? I proszę bardzo o to, teraz odpowiem Wam na to pytanie, które tak bardzo Was męczy. A więc... Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj moi drodzy robimy Q&A. Na Instagramie prosiłam Was o zadawanie jakichś ciekawych, fajnych pytanek, o których po prostu jesteście zainteresowani i nie znacie na nie odpowiedzi. Mam nadzieję, że się nie rozgadam znowu na 40 minut filmiku. No, ale wybrałam bardzo fajne pytania, na które w większości nie odpowiadałam, albo odpowiadałam jakoś tam, wiecie, w jakiejś mniejszości, czy na jakimś live, czy gdzieś, a nigdy na kanale. Także wydaje mi się, że będą fajne pytanka. Bez zbędnego przedłużania możemy rozpoczynać ten odcinek. Jeszcze tylko powiem, że jeżeli spodoba on Wam się, to zostawcie łapkę w górę. No i co? Przechodzimy do dalszej części filmiku. Pierwsze pytanie, czy bałaś się liceum? Ogólnie powiem Wam, że ja przez całe wakacje i wiecie, przez całą tą końcówkę roku szkolnego na maksa nie mogłam się doczekać, jak zmienię szkołę i w końcu pójdę do liceum. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowa w ogóle szkoła, nowe miejsce, także wszystko jest nowe. Ja poszłam też całkowicie sama. No i co? I bardzo, bardzo mi się spodobało. I powiem Wam, że na początku się w ogóle nie bałam tego liceum, właśnie nie mogłam się doczekać i to mnie tak strasznie, wiecie, podnosiło na tym, że się nie bałam. A na rozpoczęciu roku po prostu byłam przerażona. Znaczy, może nie przerażona, raczej po prostu byłam taka ciekawa, ale też lekko niepewna, czy to dobry wybór i to wszystko. Także trochę się obawiałam mojej klasy, czy wiecie, że ty do tego się przyzwyczaję i w ogóle, czy to wszystko nie jest za dużo naraz, że nowa klasa, nowi znajomi, nowi nauczyciele, nowe wszystko. Ale okazało się, że jest fajnie. Szkoły jestem bardzo zadowolona. Szkoła jest ogólnie ogromna. Po prostu powiem Wam, że jest tyle korytarzy, tyle różnych zakątków, o których jeszcze nie wiem w tej szkole, a jednak chodzę po tej szkole 2 tygodnie po 7 godzin, także myślę, że to jest wystarczająco dużo, żeby ją poznać, a jednak nie znam jej całej i to jest po prostu szok, ona jest tak wielka. No, także szkoła jest naprawdę ogromna, jestem mega z niej zadowolona, mamy stołówkę, takie spore sale, wszystko, no naprawdę, wszystko wygląda świetnie i jestem zadowolona. Moja klasa też jest spoczko, ogólnie wiadomo, jeszcze się jakoś tak dobrze nie poznaliśmy, więc jeszcze musimy, wiecie, nabrać trochę tego kontaktu. Musimy się jeszcze trochę pointegrować, tak, że wtedy będę mogła odpowiedzieć, ale no na razie jest spoko i tak jak mówiłam, troszkę byłam niepewna tej szkoły, ale jako tak bać się to chyba nie. Kolejne pytanko, nadal trenujesz pole dance? Tak moi drodzy, nadal trenuję pole dance. Dla tych, którzy nie wiedzą, rurę nawet mam w domu, także tak naprawdę przez całe wakacje mogłam cały czas trenować, a trenowałam 4 razy. No dobrze by było, żebym trenowała 4 razy, serio. No bo wiecie, cały sierpień tak naprawdę byłam w rozjeździe, bo 4 tygodnie mnie nie było w domu. Jeszcze w lipcu miałam urodziny, kolonia, spotkania ze znajomymi, cały czas coś się działo, więc wtedy jeszcze minimalnie sobie potrenowałam, może byłam tam 2 razy, ale przez wakacje w ogóle nie trenowałam i jestem teraz po prostu zażenowana tym, jaki jest mój poziom. Jednak wypadłam trochę z tej formy i muszę wrócić tą formę, muszę się porozciągać, bo u mnie z rozciągnięciem też jest słabo przez wakacje. No więc muszę jeszcze troszkę potrenować, ale mam nadzieję, że zdążę wejść do tej formy, którą miałam no na początku października chociaż. Także tak, dalej trenuję pole dance. Ile masz w klasie dziewczyn, a ile chłopaków? Ogólnie u nas w klasie jest chyba teraz odeszła jedna osoba i doszły 2 osoby. Ale chyba jest 27-28 osób, coś takiego, w czym jest 10 jest chyba chłopaków i 18 dziewczyn. Tak mi się wydaje, że jest coś takiego. Ogólnie chłopaków jest zdecydowanie mniej niż dziewczyn, no nas jest więcej. No, więc fajnie w sumie, chociaż... Jakoś mi to szczególnie nie przeszkadza, bo tak naprawdę mogę nawiązać kontakty z chłopakami, jak i dziewczynami. Na przykład w całe gimnazjum miałam więcej chłopaków w klasie i przez to mam teraz dużo takich kontaktów właśnie z chłopakami. Właśnie mam wielu takich, wiecie, bliższych kolegów chłopaków, także dlatego nie robi mi to jakiejś większej różnicy, ale no teraz mamy po prostu więcej dziewczyn. No i ogólnie pozdrawiam moją całą klasę, jeżeli to oglądacie, bo wiem, że się dowiedzieliście już, że mam kanał, także pozdrawiam. Imię chłopaka w klasie, który ci się podoba? Powiem Wam, że nie ma takiego.
Nie no, po prostu nie znam tych chłopaków jeszcze na tyle, żeby któryś mógłby mi się podobać. Także no nie będę zdradzać takich rzeczy, tym bardziej, że takiego chłopaka po prostu nie ma. Więc tak, no może jak siebie cię lepiej poznała czy coś. Co ci się w sobie najbardziej podoba? Jeśli chodzi o mnie, to najbardziej mi się chyba podobają moje włosy. Chociaż często mnie też denerwują, ale no lubię swoje włosy, podoba mi się ich kolor. Kiedyś pamiętam chciałam przefarbować, teraz jakoś tak odsunęłam się od tego. Kiedyś też chciałam ściąć, ale na razie aktualnie zapuszczam, może najwyżej w przyszłe wakacje sobie zetnę. Na razie do przyszłych wakacji będę cały czas zapuszczać. Zobaczymy, dokąd uda mi się zapuścić do wakacji. No i wtedy zdecyduję, czy będę chciała ścinać, czy nie. Pewnie tak się przyzwyczaję do długich włosów, że nie będę chciała ścinać, ale no nie, zobaczę. Zobaczę. Na razie zapuszczam i najbardziej mi się chyba właśnie podobają we mnie moje włosy. I podobają mi się też moje oczy, bo są ciemne. Ja lubię ogólnie ciemne oczy. Lubię bardzo ciemne i niebieskie oczy. To są chyba moje dwa takie ulubione kolory oczu. No, także moje oczy ogólnie mi się podobają. Możecie pisać, czy wam się podobają. No, więc to są chyba takie dwie rzeczy, które mi się najbardziej we mnie podobają. Kolejne pytanie, czy zdarza ci się przeklinać? I tych pytanek powiem wam, że było dość sporo. Czy zdarza ci się przeklinać, czy czasem przeklinasz, czy coś? Nie wiem, może wyglądam po prostu na taką, wiecie, grzeczną osobę, ale ogólnie ja jakoś tak nie mam takiej tendencji do przeklinania przy kimś. Raczej no po prostu jakoś tak nie wiem, nie przekonuje mnie to, żeby przeklinać jakby przy kimś, ale oczywiście każdy jest człowiekiem i każdy ma do tego prawo. Ja jak się zdenerwuję, to potrafię sobie gdzieś tam w głowie coś tam, jakieś słowo powiedzieć, ale raczej nie mam takiej tendencji do przeklinania przy kimś. Czy masz osobę, której ufasz w 100%, tak jak tak, to komu? Tak, mam taką osobę, w sumie nawet kilka mam osób, bo jest to moja rodzina. Bardzo, bardzo ufam mojej rodzinie, mojej mamie, mojemu tacie, mojemu bratu. Także myślę, że to są takie osoby, którym najbardziej ufam. Oczywiście mam też wiele przyjaciół, którym też ufam. Ale jednak wiecie, z rodziną ma się taki bliższy kontakt. Rodzinę zawsze będziesz miał tą samą, dlatego wiesz, że po prostu możesz im ufać, możesz na nich polegać. Także wydaje mi się, że właśnie moja mama, mój tata, mój brat to są takie osoby, którym najbardziej ufam. Jest coś, czego nie pokazałabyś na YouTubie? I tego też było pytanka sporo. Czy są rzeczy, które bym nie pokazała na YouTubie? Czego bym nigdy nie pokazała na YouTubie? Także były takie pytanka. No i oczywiście, że są. Przede wszystkim jest to takie na maksa życie prywatne. No oczywiście jedną z nich jest moje miejsce zamieszkania, ale to jest, wiecie, to jest jednak taki standard, że takich rzeczy się jednak nie mówi w internecie. Ale jest wiele, wiele, wiele innych rzeczy, których wiele youtuberów pokazuje, a ja bym po prostu nie pokazała, bo uważam, że to jest już takie zbyt prywatne, żeby to pokazywać. Ja i tak uważam, że pokazuję siebie wystarczająco dużo, także tak. Kiedy kolejny Back to School? Ogólnie, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek Back to School, jak pokazywałam wam organizację, to wtedy powiedziałam, że to będzie jednorazowy filmik i raczej tak planuję zrobić, że to będzie jednorazowy filmik, ale na przykład w ciągu roku jeszcze pewnie zrobię wam coś takiego typu poranna rutyna albo rutyna po szkole, także takie rzeczy też wam zrobię, ale to już nie będzie w serii Back to School, tylko to już po prostu będzie w ciągu roku szkolnego. No a jeśli chodzi o właśnie powrót do szkoły, tą serię całą, no to już nie będzie żadnego odcinka. Kolejne pytanie, czy nauczyciele w nowej szkole zwracają uwagę na twój tatuaż, może mają z tym jakiś problem? Ogólnie powiem wam, że ja na przykład noszę do szkoły krótkie koszulki, ten tatuaż bardzo często widać na WF-ie, też jak ćwiczę, robię jakieś pajacyki, to bardzo widać. Ale jeszcze żaden nauczyciel nie powiedział mi o tym, więc albo tego nie widzą, albo nie zwracają na to uwagi, albo mają to totalnie wywalone, bo ja w sumie nie wiem, ale no jednak no mam ten tatuaż i wydaje mi się, że on jest zauważalny, ale żaden nauczyciel, ani moja wychowawczyni, ani pani od matematyki, ani od polskiego, ani od WF-u, no wydaje mi się, że mogli w sumie ktoś, kto się tym interesuje, to mógł zauważyć to po prostu. Ktoś, kto nie zwraca na to uwagi. Wiecie, też w szkole jest strasznie dużo osób, więc na przykład moja wychowawczyni jeszcze nas nie zna, mimo to, że jesteśmy 2 tygodnie w tej szkole, to wiecie, tu jest w tej szkole jest naprawdę tak dużo ludzi, że ciężko zapamiętać, a ona ma tatuaż, a ta ma kolczyk w uchu, a ta coś tam, coś tam, coś tam. Także wydaje mi się, że tu jest bardzo dużo takich osób, które jednak się czymś wyróżniają, a jednak mimo to nie wyróżniają się na tyle, że każdy tą osobę zapamiętuje. Także nie zwracają raczej na to uwagi, przynajmniej na razie nie zwrócili.
No. Takich typu pytań też było bardzo dużo, ile ważysz, ile masz wzrostu. Odpowiadałam na to wielokrotnie, ale odpowiem ostatecznie. Ważę 44 kg i mam 1,67 m wzrostu. Dasz się porwać na randkę? Pewnie. Przeprowadzałaś się kiedyś? Ogólnie nie, nigdy się nie przeprowadzałam. To ten dom, w którym mieszkam, mieszkam to tu od urodzenia i moja rodzina mieszka tu, odkąd ja się urodziłam, bo od razu jak przyjechaliśmy ze szpitala, w sensie jak ja się urodziłam i pojechaliśmy ze szpitala, to moi rodzice przyjechali od razu tutaj i tutaj już mieszkaliśmy przez 16 lat, ale na przykład jak mój brat był mały, to mieszkali, moja mama mieszkała z moim tatą i z moim bratem u babci. No, ale teraz mamy już własny dom, no, także tak. Od ilu lat się znasz z Martyną? Z Martyną się znam od... No, teraz zaczęłyśmy 10 rok, we wrześniu. No, będziemy się już znać 10 lat. Bo znamy się przez całe 6 lat podstawówki, przez całe 3 lata gimnazjum i teraz jeszcze dochodzi jeden rok liceum. Także to już zaczyna się 10 rok. Boże, to jest kupa życia. To powiem, że to jest ponad połowa mojego życia. Boże, jakie my jesteśmy już stare. Zawalczysz z Pauliną Kobus na Fame MMA. Paulinka, co o tym sądzisz? Jak reagują osoby z klasy na to, że udzielasz się w internecie, na przykład nagrywasz na YouTubie? Ogólnie myślałam, że osoby z klasy jeszcze nie wiedzą. Znaczy tam wiedziały jakieś pomniejsze osoby, jak po prostu podałam mojego Instagrama i tam zobaczyły, że jest YouTuber. I był też podany link do mojego kanału na YouTubie, także kilka osób wiedziało. No ale właśnie dzisiaj się dowiedziałam, że wie jednak więcej osób niż myślałam. I no, także wydaje mi się, że jakoś nie gadałam z tymi ludźmi, ale z tego co słyszałam, to coś tam oglądali kilka odcinków i coś tam mi się podobało. No ale wiadomo, zawsze jest tak, że takie, to jest jednak taka beczka, że ktoś nagrywa na YouTubie, zawsze tak mam takie wrażenie. No ale śmiesznie jest, ja w sumie lubię to robić, zawsze mam z tego taką, wiecie, taki fan, także... Wolisz ekipę czy Team X? Ogólnie jak wyszedł ten cały Dom X i Team X, to byłam tak tego zupełnie niepewna, a teraz powiem wam, że się wciągnęłam to tak samo jak ekipę i tą ekipę i Team X. Lubię bardzo, bardzo oglądać, także wydaje mi się, że to są takie moje dwa ostatnie takie kanały, których naprawdę bardzo dużo oglądam, bo jednak odcinki są bardzo często i dużo osób ma kanały, dużo osób rzuca te filmiki i mega mi się podoba taki, wiecie, taki styl, taki projekt, że to wszystko jest tak fajnie robione, to ma swój sens, ludzie wiedzą co robią. No, fajnie było kiedyś wziąć udział w takim projekcie. Kolejne pytanie, czy zamierzasz zmienić telefon? No i nie, raczej nie zamierzam zmienić telefonu. Ten telefon, który teraz mam, czyli to jest iPhone X, mam od równego roku. Także nie zamierzam go na razie zmieniać, mam nadzieję, że będzie mi służył jak najdłużej. Z kim gadasz? Nagrywam film. Dziękuję. Pyszna, ciepła herbatka. W halloweenowym kubeczku. Powiem wam, że już się nie mogę doczekać tego okresu, gdzie wszędzie będą już dynie. Także mam nadzieję, że ten telefon posłuży mi jak najdłużej. No i mam nadzieję, że no co najmniej jeszcze rok, słuchajcie. Co najmniej rok. Jak nie 2 lata. Także no mam nadzieję, że jak najdłużej będzie mi służył. Czy spotkałaś się kiedyś z zazdrością? Powiem wam, że tak, że wiele, wiele razy spotkałam się z zazdrością. I przez to też bardzo dużo moich przyjaźni się rozpadło. No nie fajna sprawa, ogólnie wydaje mi się, że zazdrość to jest taka najgorsza ludzka cecha. Czy osoby z twojego otoczenia patrzą na to, że jesteś popularna lub bogata, żeby się z tobą zakolegować? Ogólnie ja nie uważam, że jestem popularna, bo osoba popularna, jeżeli w ogóle takie określenie, strasznie nie lubię tego określenia, popularna, może bardziej mi pasuje jakaś znana, rozpoznawalna osoba popularna, nie lubię tego słowa, serio, nie lubię. Raczej nie uważam siebie za znaną, bądź rozpoznawalną może tak, ale nieznaną. Uważam, że nie jestem znana z racji, że osoba znana, lub też jak tutaj ujęłaś, popularna, to wydaje mi się, że to jest osoba, która naprawdę jest taka, no na przykład... Takie YouTube, więksi youtuberzy są popularni bądź znani. Ja osobiście uważam, że jestem raczej rozpoznawalna. No, ja nie uważam też, że jestem bogata. Każdy ma swój jakby zakres
pieniężny, nie wiem jak to nazwać, że w sensie wiecie, że uważa, że ktoś jest bogaty, czy bądź nie jest bogaty, ja uważam, że ja nie jestem bogata. No i nie uważam też, że moi znajomi, moi bliżsi przyjaciele uważają, że jestem popularna lub bogata. Jeżeli się mylę i ktoś się przyjaźni ze względu na to, że jestem popularna czy bogata, choć ja tak nie uważam, to nie są przyjaciele i to są takie fake friends. I to jest takie słabe. Także mam nadzieję, że nikt z moich przyjaciół tak nie patrzy na mnie. Jejku, to było straszne, serio. Mega bym się zawiodła na takich osobach. Wyjeżdżasz gdzieś na okres świąt i Sylwestra. Jeśli chodzi o Sylwestra, to tak naprawdę jeszcze nie mamy zaplanowany, ale na okres świąt nie wyjeżdżam i dzięki Bogu, bo brakowało mi tych świąt. I wiecie, tej cudownej atmosfery. No. Tak. Chcę już vlogmasy. Kolejne pytanie, jakie wady i zalety ma Aro? I tego pytania też tak średnio rozumiem, z racji, że no ciężko mi ocenić tak Aro, przecież to tak naprawdę jest jak moja rodzina. Spędzam z nim na maksa dużo czasu i to jest prawie moja rodzina. I to tak jakbyście mieli powiedzieć, jakie wady i zalety ma twoja mama? Raczej się tak nie mówi, no tak mi się przynajmniej wydaje, no ja tak nie lubię określać ludzi. Ale jeśli chodzi ci o cechy pozytywne i cechy negatywne, no to Aro jest przede wszystkim taki milusi, że on lubi się tak fajnie miziać, leżeć na łóżku ze mną, przytulać się, głaskać, jest taki bardzo pieszczotliwy, że lubi takie pieszczoty. No a ta zła cecha to jest bałaganiarzem. No, robi mi syf w pokoju. No ale jest to oczywiście gryzoń, no proszę was. Biorąc królika, bierzecie pod uwagę to, że jednak będzie trzeba mu sprzątać. Będzie trzeba mu odkurzać, będzie trzeba go czesać, trzeba liczyć też na straty, bo jest to gryzoń, który gryzie, potrzebuje gryźć, potrzebuje piłować swoje zęby, więc to wszystko jest potrzebne. Także raczej brałam to pod uwagę i wiecie, no, mam nadzieję, że się rozumiem. Czy uważasz, że osoby, które nie posiadają iPhone'a są gorsze? I to jest kolejne pytanie, którego totalnie nie rozumiem, bo nie ogarniam tego. To, że mam iPhone'a, to nie oznacza, że na przykład moi znajomi muszą mieć iPhone'a, bo po prostu jak nie mają iPhone'a, to Jezu, ja się z nimi nie przyjaźnię. Nie, ja raczej na to nie patrzę, także nie ma to dla mnie znaczenia. Fajną, pozytywną osobą, a nie jakąś osobą, która ma iPhone'a, jejku. No, także nie uważam, że osoby, które nie mają iPhone'a są gorsze, tym bardziej, że jest dużo lepszych telefonów od iPhone'a, które mają lepsze kamery, lepiej działają, szybciej chodzą, wszystko, ale ja osobiście lubię iPhone'a, dlatego mam iPhone'a. Kolejne pytanie, które bardzo, bardzo często się powtarzało, to jest, czy masz chłopaka? I proszę bardzo o to, teraz odpowiem wam na to pytanie, które tak bardzo was męczy. A więc moi drodzy, na chwilę obecną chłopaka nie mam. Ale wiecie, to, że nie mam chłopaka, to nie oznacza, że ktoś mi się nie podoba. Na tym kończę Q&A. Piszcie, czy taki filmik wam się spodobał, czy chcielibyście takich filmików więcej, czy taki raczej luźniejszy kontencik, gdy po prostu sobie siedzę z herbatką przed kamerą i po prostu do was mówię takie, wiecie, luźne pogadanki, wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, to będę wiedziała, że po prostu mam takich odcinków więcej nagrywać. No i co, ja już dziękuję wam za ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał. Do następnego i cześć!